Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Wiedźmin. Wiedźmin na szlaku! Widok jak za dawnych czasów! Okej. Cieszę się, że mnie... że mnie widzisz. Myślę, że dzisiejszy odcinek zaczniemy od przeczytania tej księgi. Ja do niej zaglądałam, chciałam ją przeczytać, żeby po prostu przeczytać, ale zauważyłam, że jest to opisana historia Geralta. Właściwie jego koniec. I myślę, że dla osób, które nie czytały książki, to warto wiedzieć, o co chodzi. Pogrom rywijski. Anonim według relacji naocznych świadków. Tuż po zakończeniu wojny nastroje wśród ludności Rywii były minorowe. Wszystkich dotknęła bieda i każdy miał wrażenie, że królowie i możnowładcy podczas rokowań pokojowych zdradzili, nie biorąc odwetu na Nilfgaardzie. Trzeba było znaleźć kozła ofiarnego. Jak zwykle padło na odmieńców, nieludzie i czarownica. Doszło do prowokacji. Rozwścieczony tłum wyszedł na ulicę. Hołota nie przepuściła nikomu, kto wydawał się inny. Jednak mordowano krasnoludów, elfy i oskarżonych o czary. Przy okazji, jak to było w takich wypadkach, załatwiano porachunki, plądrowano i gwałcono. Ze wstydem przyznaję, że niewielu miało dosyć odwagi, by stanąć w obronie prześladowanych. Pośród sprawiedliwych znalazł się słynny Geralt z Rivii, który chronił swoich przyjaciół i zginął przebity widłami. Ofiar byłoby więcej, gdyby nie pamiętna interwencja Triss Merigold. Czarodziejka zasłała na tłum potężne gradobicie. Dopiero ten potężny czar powstrzymał zamieszki. Co stało się z ciałem Geralta z Rivii i tych, którzy stanęli u jego boku, tego nie wiem. Co tu robi Geralt? Nie wiem, dla mnie to też jest zagadka. Nie skończyłam. Szukasz dobrej lektury? Grać. Przejrzyj moją ofertę, proszę. Sprzedamy sobie tą książkę od razu. 10 orenów, nie za dużo za taką informację. Jestem ciekawa, co mi to dodało w opisie postaci. Znaczy nie wiadomo, co się stało z tym ciałem. No, w książce wiadomo. Z tego, co pamiętam. Okej, moi drodzy, ja tak sobie myślę, że... zajrzymy sobie do gospody, chyba że jeszcze tutaj coś ciekawego znajdę. Jestem wyczerpana. Patrzę, kto tu stoi. Nic tu po tobie, białowłosy. Służba, nie drużba. Nie, nie wygląda na to, żebym tu miała coś do zrobienia na tym skwerze. Natomiast ja bym poszła sobie do karczmy. Pobiła się trochę z walczącymi, no bo przecież na imprezę trzeba iść z zabitą mordą, nie? Pobiła się tam trochę z tymi, z pięściarzami. A potem pogadała z ludźmi, zebrała stamtąd jakieś zlecenia. A potem poczekała sobie do tej 18:00 i zajrzała na przyjęcie, bo z tego co pamiętam, to ono jest w tym... O Jezus, przepraszam, ono jest w tej karczmie. Dlaczego oni zaczęli wszyscy naraz gadać? Wcale mi się to nie podoba. Jak długo jeszcze? Widzę, że tu też mamy zakon. Białowłosy, poświęcisz mi chwilę? Czego chcesz? Szlachetny panie. Dlaczego masz teraz inny dźwięk? Nasz głos. Mylisz się, szlachetny panie. To ja czekam na twoją propozycję. O, nie. Niebawem wrócę z propozycją. Na razie zbieramy na kurtkę.
Jesteśmy coraz bliżej. Okej, okay, to może... Ile ja mam miejsca? No mam miejsca. Ja bym sobie zajrzała na tablicę ogłoszeń. O rany, serio? Dobrze. Mamy zlecenie na archespory, grawejry, kuroliszki, o, fledery, gule, kikimory i wiwerny. Okej. Okej. Poczytamy sobie to wszystko. Natomiast... ja zostawię te zlecenia... ja zostawię te zlecenia u karczmarza. Nie będę ich nosić ze sobą. I tak mam to w rozpisce zadań. Dopiero jak będę oddawać te zadania... to wezmę sobie te karteczki. O, widzę, że coś mi się tutaj... już pojawiło. Aha, krew guli. Kości grawejra. Czyli zlecenie na gule i grawejry już mam. Czyli to powinnam zostawić sobie u karczmarza. Dobra, wchodzimy do karczmy. Chciałam już zapisywać grę, ale samo mi zapisało. Tylko gdzie ja znajdę tego Belerada? To jest pytanie. Może w strażnicy poszukamy. Powiemy sobie z beczki. Ja jeszcze chyba przed następnym odcinkiem zrobię rajd po domach i pozbieram wszystkie rzeczy. Muszę coś sprzedać u kelnerki. Usiądź sobie, słonko, i zaczekaj na mnie, zaraz cię obsłużę. Weźmiemy sobie jeszcze alkoholu trochę. Wiem, miałam nie wydawać pieniędzy, ale... Dobrze. Witam, witam, czym chata bogata? Witam. Mogę czymś służyć? Co my tu mamy zostawić? To... grę... No, kuroliszki zostawiam. Mogę też te skóry zostawić. Ledery zostawiam. Kikimory zostawiam i na wiwerny zostawiam. Okej. Okay. A, tu jeszcze mam na archespory. Zadanie mam zrobione. Tego nie przeczytałam w ogóle. Ale też może mamy już zaliczone. Trzy flakony soków z archespora. Chyba ich nie mam. Wygląda na to, że nie. Aha. Okej. No dobrze, ale to... Zostawimy w takim razie to zlecenie. Nie ma co sobie zapychać plecaka. Też jest do sprzedania. To sobie zostawię. Widzę, że mam jedne kły fledera. Fajnie.
Jeszcze sprzedam. Przepraszam, znowu zaczynam robić mało ważne rzeczy. Na wizji. Okej. Zostań tam, gdzie jest. Hej! Twoja matka puściła się z krasnoludem! Dobrze. Ja zapisuję grę. I powalczymy sobie z jedynym, który ma to imię. Kiedyś byłem wielki, nieustraszony. Mówili o mnie nadzieja białych. Nie bardzo rozumiem. Miałem potencjał. Teraz muszę siedzieć w tych spelunach, a wszystko przez jedną Rady, walkę. Serio? Byłeś wojownikiem? Bokserem. Od tamtego czasu noszę kaptur, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Miałem setki fanów, kobiety, pieniądze. Nie wiesz, jak to jest. Co się stało? Najpierw oszukali mnie sędziowie, że niby biłem po jajach. On i tak nie miał jaj, więc co za różnica. Przegrałem przez dyskwalifikację. Poruszająca historia. To nie koniec. To dopiero początek mojego dramatu. Później były inne walki, aż w końcu... Co się stało? Walczyłem z lwem, tak na niego mówili. Dzień był gorący, chociaż wiał chłodny wiatr znad zatoki. Serio? Pobił cię. Dostałem jeden morderczy cios i zrozumiałem, że nie wygram tej walki, że w życiu chodzi o coś więcej. Odszedłem. Od tamtej pory noszę kaptur, żeby nikt mnie historia nie rozpoznał. Jak z amerykańskiego filmu. Po jednym strzale? Nie uciekłem, tylko przeszedłem przemianę duchową. Ale na ciebie starczy mi sił. Proponuję zakład. Ustalmy stawkę. 200 orenów. Okej. Wchodzę. Bohem dożyłbym. Komu by tu przypieprzyć? Naszczam na twoje zwłoki. Serio? Co za dzień? Naszczam na twoje zwłoki. Przepraszam. Pięści mnie świerzbią. To nie jest za ciekawe do oglądania, w szczególności, że nie mamy odblokowanych wszystkich ruchów. Spać mi się chce. Dobra. Na twoje zwłoki. Ale te walki są dość proste. Komu by jak tak patrzę. Teraz pytanie, wziąć pieniądze czy inne nagrody? Jesteś uczniem lwa? Na jestem wiedźminem. Wygrałem. Bierz co chcesz. Aha. Mogę wziąć kawałek meteorytu i kamień runiczny. Magiczny znak i kamień runiczny. Bądź pieniądze. Ja myślę, że bardziej mi się opłaca wziąć meteoryt i kamień runiczny. I ewentualnie ten meteoryt sprzedać, niż... A może i nie. Jakbym wzięła pieniądze, to już bym miała na kurtkę. Dylemat, dylemat. A przydałby mi się kolejny kamień runiczny, żeby sobie zakląć ten srebrny miecz. Dobra, bierzemy. Wezmę kawałek meteorytowej stali i kamień runiczny. Bierz i spadaj. Okej. Okay. No, czerwony meteoryt, to dobrze. O rany, kamień runiczny. Ja pierdzielę, serio? Mogę to zestakować? Mogę. No to zepsułam. Dobrze, nieważne. I tak to schowam u karczmarza. Potem pogadamy sobie z zielonymi postaciami, którą my mamy. Sprowadzisz na nas kłopoty. To jest karczmarz. Witam, witam, czym chata bogata? Witam. Mogę czymś służyć? Tak, pozwól mi schować rzeczy. Muszę poszukać. Okej, ciekawe co on ma. Co on ma nam do powiedzenia? Moje oczy widzą. Wiedźmin. Mówiono, że wyginęliście. Jeszcze kilku zostało.
Jestem Geralt. Ja wolałbym nie zdradzać prawdziwego imienia. Śluby rycerskie. Jeśli chcesz, możesz nazywać mnie Patrykiem z Wazy. Płonąca róża? Owszem, należę. Może zechciałbyś mi pomóc? Zobaczymy. Chodzi o moją siostrę. Pewnego razu znaleźliśmy ją nieprzytomną w łóżku. Ze śladami kłów na szyi. Słowem wampir. Wszyscy byliśmy przerażeni. Kły nie muszą oznaczać wampira. Te najwyraźniej oznaczały. Po pewnym czasie siostra zniknęła. Widocznie została przemieniona i uciekła. Jeśli jest wampirem, będę musiał... Przede wszystkim chcę, żebyś ją znalazł i potwierdził moje przypuszczenia. Okej. Pomożemy mu. Pomogę ci odnaleźć siostrę. Z tego co pamiętam... Jeśli spotkasz moją siostrę, na pewno ją rozpoznasz. Nikt nie oprze się czarowi jej chabrowych oczu. To piękna, szczupła blondynka. Zobaczę, co da się zrobić. Z tego co pamiętam, to zadanie jest całkiem fajne potem. Nie jest takie banalne. Zresztą tutaj żadne z zadań pobocznych poza zleceniami, tak? Nie jest banalne. Zlecenia to jest po prostu zabij i przynieś dupy niedźwiedzi podwodnych czy czegokolwiek. Albo nie wiem, wosk z uszu wampira zebrane o północy. Okej, okay, a... Zapis? Jestem przewrażliwiona. Okej. Okay. Co nam Jaskier powie? Geralt! Dobrze, że jesteś. Nie mam ochoty na koncert. Pogadamy kiedy indziej. Problem w tym, że jest tu wiele osób, którym obiecałem występ. A nie mam mojej... Zostawiłeś u babę. Nie masz problem. Tak? Geralt. Jak cię znam. Co się stało z lutnią? Długa historia. Głupio opowiadać o suchym pysku. No dobrze. Ja mam wino niestety białe tylko. O Jezu, jeszcze. Jeszcze. Nie chcę się za bardzo schlać. Zaraz wypiję cię całe moje wino. Ale nasze wino. O, proszę. Zapomniałem już, jaki z ciebie twardy zawodnik. Okej. Zhardziałeś ostatnio. Opowiesz mi o tej lutni? No cóż, moja lutnia została u bogatego kupca. Mieszka przy Placu Solnym, po zachodniej stronie. A ja nie mogę się stąd ruszyć. Publiczność czeka. Okej. Okay. Ale czemu bałeś się o tym mówić? No cóż, kupiec przyłapał mnie na dawaniu lekcji jego córce. Wiedziałam. Lekcji czego? Muzyki! Jasne, uspokój jasne. Się, Geralt. No dobrze, przyniosę ci te lutnie. Doskonale! Okej, zapytamy sobie jeszcze o jak to. Jak ci się udało dostać do Wyzimy Handlowej? Geralt, urok osobisty i sława otwierają każde drzwi. Nie kręć. Jakoś mi się nie wydaje, żeby strażnicy miejscy byli wrażliwi na twoją poezję. Ech, ty nic nie wiesz o życiu. Nie do strażników uderzyłem, lecz do pewnego zamożnego kupca, którego córkę... A jeszcze on ci glejt dał. Dziewoję, o rany. Gry na lutni. Kupiec ów wszystkie glejty posiada i kontakty wśród rajców miejskich. Załatwił mi zezwolenie i ugościł, wykazując, iż nie jest cham i prostak, a człowiek kulturalny, sztukę szanujący. Niestety, nie jesteśmy już przyjaciółmi. Zakałaś jego córkę, nic dziwnego. Do zobaczenia. Okej, okay, to my teraz prześpimy się u kaczmarza. Interesujące. Którą my mamy? 12.30. Ja myślę, że zrobimy to na dwie tury. Bo mamy eliksiry do zrobienia. Ten dający talent? Witam, czy coś tam? Witam, czym chata bogata. Witam. Mogę czymś służyć? Chyba, że poka...
Na zdrowie, Beniu. Ojej, nie wiem, czy było słychać, ale się rozkichała Fredka. Okej, pogadamy może z nim trochę. Najpierw. Piękny lokal. Na pewno podejmujesz w nim wielu znamienitych gości. To prawda, ale odkąd wprowadzono stan wyjątkowy, jest ich mniej. Odwiedzają cię jacyś szczególni klienci? Jesteś ciekawski, a to paskudna przywara. Ja natomiast jestem chciwy. Bardzo chciwy. Co? Nie. Wynocha z mojego lokalu. Przed wojną z Nilfgaard. Wynocha z mojego lokalu. Serio? Wynocha z mojego lokalu. Teraz nie mogę się tutaj u ciebie przespać. O mój Boże. A tu nie ma ogniska. Może wejdę i wyjdę i będzie dobrze. Ja tylko nie chciałam ci łapówki dać, no. Za przekazanie informacji. Nie musiałeś się tak wściekać. Wchodzimy jeszcze raz. Teraz spróbujemy, bo ja się chcę przespać. Do tej, nie wiem, 18. Witam w moich skromnych progach. Czy tam, nie wiem, do 17. Witam. Mogę czymś służyć? Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak. Należy się 5 orów. We wszystkich karczmach te same ceny. Wiem, że otrzymano nowe talenty. Jeszcze tu mamy eliksir. Czego mi brakuje? Białej mewy? Tak. Zrobimy sobie ten eliksir. I rozdamy talenty. A co? Ulepszymy sobie ten znak. Jeszcze. O, to może być fajne. Może wytrzymałość sobie podniesiemy. I jeszcze został nam jeden brązowy talent. A, zwiększymy sobie krwawienie. Dobrze. Ale ja nie chcę spać 2 godziny, tylko ja chcę spać 5? 5. Tak? Jest 13. Tak. Powinnam wytrzeźwieć przez ten czas. O, jak miło. 18. Idziemy na górę. Jesteś inny, ale to nawet interesujące. Puść mnie! Srogi. Zła jestem. Może ochroniarz nam coś jeszcze powie? Tylko grzecznie. Okej. Wchodzimy na przyjęcie, moi drodzy. Zapis gry? Co my tu mamy w komodzie? Możemy trochę pokraść. No to jesteśmy. Nie rób takiej miny, będzie dobrze. Coś mnie kłuje w boku. Może pójdziemy do ciebie i sprawdzimy, czy nie mam jakichś wewnętrznych obrażeń. Zajmiemy się tym po przyjęciu. Głowa do góry, Geralt. To nie takie straszne.
Przywitajmy się ze wszystkimi. Pełen entuzjazm. Przyniosą krzesła. Przecież nie będziemy stać całą noc. Okej. Tutaj widzę mamy... mało interesujących kości. O! Tu mamy bardzo interesujących kości. Aha. O! To jest Velerat. Miło. Dobrze, że go znalazłem. Pogadamy sobie z nimi. Geralt z Rivii i jak zawsze czarująca Triss Merigold. Witajcie. Witaj. Dziękuję, że zechcieliście przyjść. Już prawie wszyscy goście są obecni. Jeśli dobrze się przyjrzysz, Wiedźminie, zobaczysz na tej sali przekrój całego królestwa. Są tu wszystkie znamienite osoby. To my dziękujemy za zaproszenie. Jestem przekonana, że jeszcze wrócimy do tego tematu. Z całą pewnością. A teraz wybaczcie, muszę się oddalić. Obowiązki gospodarza. Na pewno jeszcze porozmawiamy. Radni? Nie każdy może być rajcą. To stanowisko dla ludzi absolutnie nieprzekupy. Okej, z Addą myślę, że nie pogadamy. Ale mamy tutaj Talara. Cześć, Talarze. Geralt, miałeś okazję poznać Talara? Talar? Tutaj? Dzień dobry. Chciałem przedstawić mojego pana, szlachetnego Erkyna von Blunt. Witajcie, panie. Erkyn złożył śluby milczenia i nie odpowie. Zastanawiacie się pewnie, jaki jest zatem powód jego wizyty. Rzeczywiście, zastanawiamy się. Złożył w swym życiu wiele ślubów. Przysiągł między innymi chronić rodzinę panującą. Niestety królewna Adda z jakiegoś powodu nie darzy go zbytnim poważaniem. Cóż. Ślubów zaś trzeba dotrzymać, niezależnie od okoliczności. Jaka jest twoja rola? Bo zgaduję, że ślubów nie składałeś. Upoważnił mnie, bym przemawiał w jego imieniu. Ponadto służę mu radą. Oczywiście. Nie przeszkadzamy zatem. Chodź, Geralt. Przecież my wiemy, że ty jesteś agentem Fultesta. Geralt, przedstawiam ci grododzielcę. To on? Velerada. Miło mi. Nie, okej. Okay. Myślałem, że ma taką parszywą mordę. Velerad jest prawą ręką króla Fultesta. Pani Triss jest bardzo uprzejma, ale przebywamy w gronie przyjaciół, więc nie ma potrzeby oficjalnie się przedstawiać. Ale jeśli chcesz otworzyć sklep albo faktorię, ubijesz potwora, masz sprawę do króla, najpierw musisz przyjść do mnie. Rozumiem. Będę pamiętał. Wybaczcie, grododzierżco, ale musimy przywitać się z resztą gości. Dobrze. Skoro to nie Talar jest tutaj głównym gościem, to ja się pogadam z... Albo i nie pogadam z rycerzem. Okej. Okay. Ale się przywitaliśmy. Hrabia Devert. Zejdź mi z oczu, odmieńcze. Pani, pozwól, że przedstawię czarodziejkę Triss Merigold i... Devert, wiem, kto przede mną stoi. Kolejna ruda! Nieprawdaż, Wiedźminie? Można tak rzec, królewno. Faktycznie jestem królewną, chociaż czasami zupełnie tego nie czuję. Mam tyle obowiązków. Nawet sobie nie wyobrażasz, Wiedźminie. Czemu tak na mnie patrzysz? Nie podoba ci się moja suknia? Okej. Wybacz, pani, ale każda suknia, nawet największa, Triss, nie słuchaj. Wypada nijako przy twoim obliczu. Bacz na słowa, mutancie. Cicho, Devert. To było bardzo przyjemne. Ja decyduję. Czy i kiedy ktoś mnie obraża? Ależ wasza ma twarz lalki, moim zdaniem. Milcz, Devert. To było bardzo miłe. Na razie możecie odejść. Poznałeś już wszystkie bardziej znaczące postaci. Teraz muszę porozmawiać z Loivardenem. Uważaj, na pewno ktoś spróbuje cię wypytywać. O co? Jestem tylko Wiedźminem. Nie daj się zwieść. Tutaj wszystko ma podtekst polityczny. O rany, serio? Dobrze. A, to my dopiero musimy z nimi gadać. Ha. Co? Talar cię zostawił. Jak Talar cię zostawił, to ja widziałam taką fajną opcję.
Tylko jak tam z moimi zapasami? Trochę tego jest. Jeszcze sobie pogrzebiemy tutaj. No widziałam, że można tego... A, poproszę. A ty co tu robisz? Co tutaj robisz? Co? Szukałem wychodka. W skrzyni? Okej. Punkt dla musimy ciebie. Go chyba prawda jest taka, okłamać. Że szukam lepszych trunków. Nie będę pić tego cienkusza. O, wino rzeczywiście jest rozwodnione. Znalazłem tu niezłą gorzałkę. Chcesz trochę? O, oczywiście. Tego nie będę. Chociaż... Wszystko jest z bazą. Damy mu. Żołądkową mocną. Rany boskie, musimy jeszcze z nim pić. Masz piwo. Wrzyć se to wsadź. Okej. Weźmiemy jeszcze to. Znalazłam jakiś ciekawy przedmiot. Tajemniczy szlachcic, super. A najgorsze są w tym wszystkim te cioty. O rany. No jak cioty, to są chędożone w dupę. To jest dość oczywiste. Herold. Nie, dziękuję. O. Gadamy sobie z Talarem. Jak się bawisz, Wiedźminie? Wybornie. Żarcia mało, nie ma gdzie usiąść. Wszyscy się kręcą po sali, wymieniając jakieś banały. I jestem chyba tutaj jedyną osobą spoza licznych tajemnych układów. No. Taki nastał czas. Nowe obyczaje, nowa moda. Uważasz, że powinniśmy pokazać Nilfgaardczykowi, jakie z nas dzikusy? Że mylimy widelec z grzebieniem? Że jedyny sposób ucztowania, jaki znamy, to chlanie na umór, porykiwanie sprośnych piosenek i klepanie dziewek służebnych po tyłkach? Wybacz, ale jako anachroniczny relikt przeszłości przywiązałem się do dawnych obyczajów. Nowych nie przecież rozumiem. Przecież wiemy, kim on jest, nie, ale ona ma pusty wzrok. A ty przestań mi mydlić oczy, Talar. Gadaj, kim jesteś i co tu robisz. Jestem patriotą. Na sercu leży mi wyłącznie dobro królestwa, a zagrożeniem dla niego mogą być układy, o których sam wspomniałeś. Nie kręć. Już powiedziałem, że jestem prostym, staromodnym wiedźminem. Mów do mnie słowami, których używał niegdyś Paser Talar. Paser Talar nie robi nic za darmo. Paser Talar jest oszustem, który wolałby zapewne, aby chłopcy z klasztornej nie dowiedzieli się o tym, że chadza na przyjęcie zimskiej śmietanki towarzyskiej. Niech będzie. Powiem ci, druhu. Kroi się ostra haratanina. Pardonu nikt dawać nie będzie. A pokonanych rozdziebią krucy. Mój anachroniczny kamracie, staniesz do boju o nowy ład. Lub przeciw niemu. O tradycje i zwyczaje. O ziemię, dobytek i baby nasze walczyć będziemy. Przeciw komu? Kto jest tym złym? Kto baby chce nam kraść? Zwodzić cię nie będę, boś swojak i wspólna sprawa nas łączy. Tedy szczerze powiem, nie wiem jeszcze. Wkrótce jednak się dowiem, a wtedy... Wtedy nastanie czas miecza i topora. Ulice juchą spłyną i wiedz jedno, kamracie. Nie będzie miejsca. Tak nie mówił Paser Talar. Paser Talar strzelał kurwami. Okej. Kim tak naprawdę jesteś? Tylko nie kręć, kamracie. Pracuję dla wywiadu Temerii. To wiemy. Wykonuję bezpośrednie polecenia króla. Szukam zdrajców, sprzedawczyków i obcych agentów. Jestem szpiegiem. Wysoko postawionym szpiegiem. Nie przeczę. Chcę ci zadać niedyskretne pytanie. Płazy, o które mnie pytałeś, to sprawa osobista, czy, że tak powiem, ideologiczna? Osobista. Z drugiej strony jedno i drugie. Jedno i drugie. Możesz wyjaśnić? Okradli mnie i zabili mojego przyjaciela. Poza tym Salamandra jest organizacją z gruntu złą. Po pierwsze, przestępczą.
a po drugie poważnie zakłócającą równowagę, na co jako wiedźmin jestem wyczulony. Mm. Rozumiem. Dziękuję za szczerość. Okej. Powiedz, kim jest i co tu robi. To będzie taki gadany koniec odcinka. Nie rozumiem jednak, czemu Adda toleruje jego obecność. Rozwiń temat. Jak większość zakonników cierpi na kompleks małego Fiuta, na wszystko, czego się boi, reaguje agresją. A do tego jest Nilfgaardczykiem. Różne rzeczy można powiedzieć o naszej królewnie. Ale nie to, że jest głupia. Pewnie wie coś, czego ty nie wiesz. Z całą pewnością. Mogłaby jednak rozsądniej dobierać sprzymierzeńców. To nie szachy. Stawką jest życie. Boję się, że ktoś ją wykorzystuje. Cóż. Zapytamy się o Leuwardena. Co Leuwarden ma wspólnego z nadchodzącymi zmianami? Jeszcze nie wiem. Muszę umówić rycerza Erkyna na prywatną rozmowę z naszym gospodarzem. Bo jego intencje są dla mnie niejasne. Dla mnie też. Czyżby? Co masz na myśli? Wygląda na to, że twoja przyjaciółka świetnie się dogaduje z Leuwardenem. No, ale ona nic nie powie. Podobno się nie znają, a jednak mają sobie dużo do powiedzenia. Sam popatrz. Ufam, Triss. Znasz ją lepiej ode mnie, ale nie mów później, że cię nie uprzedzałem. Wracając do Leuwardena, wiem, że jest związany z jakąś ponadnarodową organizacją kupców, bankierów i innych bogaczy. No tak. Pies się drze. Wiecie co, moi drodzy, ostatni tekst z Talarem i ja będę kończyć. Czemu za wszelką cenę chcecie mnie wciągnąć w grę, która mnie nie dotyczy i w gruncie rzeczy mało obchodzi? Ta gra dotyczy cię bardziej niż sądzisz. Chcesz powiedzieć, że masz gdzieś konflikt zakonu i wiewiórek? Chcesz powiedzieć, że wszystko ci jedno? A twoja kochanka, Triss Merigold? To prywatna sprawa. Chcę zniszczyć Salamandrę. Oto mój cel. Salamandra ma mocodawcę. Osoby, która jest na tej sali lub o której się tutaj mówi. Siedzisz w tym wszystkim po uszy, wilku. Czy to ci się podoba, czy nie? Okej. Wybacz. Jeszcze porozmawiamy. Skończę trochę wcześniej. Mogłabym jeszcze zrobić sobie, że tak powiem, coś więcej. Ale będę kończyć, bo mamy... No, psia awantura się właśnie skończyła. Ale nie wiem, czy zaraz się od nowa nie zacznie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i zapraszam was do kolejnego odcinka.